Dobra, dzisiaj taki bonus, że ja nagrywam zakupy z Islandii, które właśnie przyszły. Moje kochanie mnie o to prosiło, ona pojechała teraz z mamą do Azdy, także szybko przelecimy przez to, co przyszło z Islandii, a ona sobie później resztę dogra, co kupi. Dobra, kola diuretyczna, 1,25 litra, 5 butelek, to już myślałem o świętach oczywiście. Zgrzewka, 8-pak puszek koli. Mleko, soki pomarańczowy i jabłkowy po 4. 3 mleka niesłodzone migdałowe, majonez, mąka, 2 paczki szczypiorku, cebula, czosnek, 3 paczki pomidorów. Co to jest? Mozzarella sticks, 2 paczki. Sos sojowy, jajek, 1, 2, 3, 4, 5 po 15. Czyli dużo jajek, niezłe jaja. Buraki, 2 paczki. Duck Spring Rolls. Masło. Tutaj mam mięso mielone. Beef steak. And beef mince with onion. 2 paczki pomidorków koktajlowych. Rolo dla młodego, bacon, śmietana, ręczniki papierowe, papier toaletowy, 3 ogórki, 2 paczki brukselki, szpinak i por. I to by było na tyle. Tego mnie nie było. Jedna już sobie... O, mój pokój przywłaszczyła. Drugi beka na mnie. Wychodzimy, proszę, bo się szykuje dziecko. Idzie na babolungę. Proszę, ja już jestem za stara. Będę miała w święta babolungę. Też u was tak wygląda sprzątanie świąteczne? Kocia. Sprzątanie świąteczne też tak wygląda u was? Bo jeżeli nie, to jest... Zawsze wiedziałam, że nasza rodzina jest wyjątkowa. A ty co? Co się... Fuj, jak się skadziłeś. Rodzina weirdoków. Uwielbiam święta, będę to powtarzała. Dobra, słuchajcie. Kupiłam 2 zestawy najtańszych platerów. O, akurat tu nie ma. Tych, co zawsze mam. Czarne już idą, nie wszystkie. Musiałam kupić sobie biały stanik. Taki zwykły, z tego względu, że chcę ubrać białą bluzkę, a nie mam ani jednego białego stanika. Tutaj kupiłam sobie jeszcze taki talerzek jeden. Dokupiłam sztućce, bo takie najzwyklejsze. Kupiłam wycieraczkę, bo mam dosyć mycia tej podłogi z błota na dole, bo po prostu zajeżdżam się, o pies sobie myśli, że to dla mnie, to nie dla ciebie, zejdź, to idzie na dół. Dobra, później oliwki azotowe, tutaj
drinkówki, bo to właśnie były za... Przepraszam, koli się napiął i się odbiło. Gotowane krewetki, gotowane... gotowane mule, czyli małże. Jedzenie dla psa, pedigree, tutaj dla mamy taki krem, jeden jack miodowy, grenadina do piwa. Na dzisiaj Amsterdam łódka, dwa słoneczniki, blakuś nie wąchaj tam, limonki, później śliwki do bigosu, chleb będę piekła na święta. Pringlesy na dzisiaj po całej paczce jak starzy. Dwie paczki, nie, dwa, dwa, dwie, brakuś! Dwie bagietki, przyprawa musztarda, przyprawa papryka wędzona, czosnek granulowany i tutaj wytołaczki, dwie paczki papryki, jabłka, mąka to widzę jest z tego. Z Islanda, tylko mi się nie schował. Takie ładne serweteczki i tutaj jak to się nazywa? No, zioła, zioła, świeże zioła. Widzę, że tu są ogóreczki, wszystko tak jak należy, pięknie, ładnie. Teraz to pochowam i zostało mi do kupienia tylko dwie kaczki, dwie paczki kotletów. To tak, dwie kaczki, dwie paczki kotletów, migdały i rodzynki. Koniec. Wszystko, wszystko mam. Jestem najlepsza w zakupach. A teraz dokończę swojego kurczaka z obiadu i pochowam to wtedy. Tylko chyba te, co jest do zamrożenia, schowam, tylko nie wiem, ile mam miejsca. Dzisiaj nie ma Rosarek, mówi, że dzisiaj bez czapki. I dzisiaj jest... Tak jeszcze. 23. A usiądź bliżej, proszę, choinki. Choinki. Gdzie mama kolędy Russellowi po polsku śpiewała i mnie wyganiał. Teraz jest helikopter. Tak? Helikopter. Instrukcja od helikoptera. Aha, dobra. O, to mogę zobaczyć na jeden, bo pokażę tak. Instrukcję od tego. Super, no bo to wtedy co się pomyliliśmy, nie? O, nie mogę. A, tutaj jest. That's okay, my son. I wish you Merry Christmas. Kochani, jutro już mamy Wigilię. Jutro już mamy Wigilię. Rano otworzymy. Słuchajcie, wy będziecie oglądać filmik tak jakby z lekkim opóźnieniem, jednodniowym praktycznie od dzisiaj. Bo dzisiaj zobaczycie vlog ten. Później jutro na Wigilię zobaczycie z dzisiejszego dnia. Dlatego, że muszę to wszystko przesunąć. Jedynie co otwieramy w danym dniu to kalendarz. Kalendarze otwieramy na bieżąco, czyli dzisiaj... Dobrze ja mówię? Nie wiem. Mi się już wszystko pozajączkowało. Tak, kalendarz... filmik nagrałam wczoraj, z pół dnia. Kalendarz jest dzisiaj, na dzisiaj. I... dzisiejszy filmik będzie dzisiaj z jutrzejszym, tak. Nie, jutro jest ostatni dzień kalendarza. Wiem, powiedziałam no. Jutro. Więc to trochę pogmatwane, ale oglądając domyślicie się o co chodzi. Zobaczycie, bo ja, znaczy z Wigilii zobaczycie dzień później, dlatego że są goście, jest... będą goście, my też idziemy na Wigilię do mamusi. I musimy po prostu zrobić to, zorganizować tak, żeby było dobrze, ale oczywiście na bieżąco, bo moim zdaniem tylko właśnie mniej więcej otwieranie kalendarzy w tym dniu będzie ok. Również zrobimy tak, że każdego jednego dnia innego będzie ktoś pokazywał swoje prezenty. Dzieci się kłócą, a dzieci to nie, normalne. Nie kłócą. Biją tylko czy coś tam. Nie, krzyczą. No. Także tak, dzisiaj ja z Miśkiem otworzę laurowy kalendarz, bo Laura dzisiaj prześpi cały dzień. Dzisiaj akurat ona mi nie pomoże, jutro moje dziecko idzie też do pracy, my wszyscy mamy wolne, a Laura... Jeden kawałek rakiety już robię. Laura idzie do pracy, tak? No widzisz jak super, a Rasa nagrywa teraz w dzień z tego względu, że idzie pomóc swojemu wujkowi ubierać choinkę.
Ogólnie, no. Tylko, że jak już skończysz, już będzie się ci nudziło, to wróć do domu, bo dzisiaj nie ma chodzenia po... A jak będzie mi się... A jak nie będzie mi się nudziło? To możesz u wujka siedzieć jakiś czas. Boję się pomóc, bo bardzo bol... Wiem, że bolą. Kują? Bardzo. No, to prawda. No, już spijemy kawusie, ja się pomaluję, pojadę do sklepu i zaczynam gotowanie. Jak wrócę, mój brat użyczy mi lodówki, dobrze, że to dwa bloki dalej, dwa domki dalej, to zaniosę, bo nie zmieści mi się, wiecie, dużo mięsa, dużo ciasta i wszystko gdzieś to trzeba trzymać. Przed Wigilią i gdy wrócę z Wigilii, też będę jeszcze piekła ciasta, żeby było wszystko świeże, pachnące, smaczne. Mnie, już się nie mogę doczekać, będę tylko jadła i jadła i jeszcze raz jadła. A Raselek, co będzie jadł? Pekoan. Nie, Raselku, a kurczaczki? Świąteczne kurczaczki ze skórą. Powiedziałeś, że bekon. No bekon ci zrobię, obiecałam, to ci zrobię, ale synku, kurczaczki świąteczne ze skórą. Taką jak lubisz, ze skórką. Pieczone. Świętowe kurczaki? No, takie inne przyprawy. Zawsze lubiałeś jeść kurczaki. Kiedyś? Już zrobiłeś. Super. Ja później nagram, otworzę za Laurę i za siebie. Tak. A to taka rakieta świąteczna mikołajowa. Nie, weź rączkę. Okej, okay. Dobra. Tutaj jest. No? Ogień jakiś. Aha, to taka rakieta. Aha. Bardziej niż sanie. Ale tych Lego tam nazbierałeś. Po świętach to będziesz musiał zabrać. Do swojego pokoju. Mhm. Bo nie może tu stać cały czas, bo to zbiera kurz. Ja stać! Co? Ja nie mogę tam stać. To nie mogę stać. A pożegnać się? Pa! Ale tu mam ciemność. Ale wiecie co, o tak może być. Dobra. 23, czyli przedostatni, powiem wam, że już mam dosyć otwierania tych kalendarzy, już żyję świętami. Już łapie mnie taka przedświąteczna taka nerwówka. Flirta, a to też było już, ten fioletowy. Zapach, jestem dzisiaj psiknięta jakimś tam, więc nie będę psikała. Słuchajcie, ja nie wiem, czy Laura już nie zakończyła otwierania, czy jutro za nią jeszcze otworzę, bo dzisiaj nie, bo przecież Laura jutro idzie do pracy. Ja nie wiem, jakie mam to wszystko zorganizować. Nie będę wstawała o 6 rano, żeby ją nagrać. Ona sama też się nie nagra. Więc nie wiem, jak to zrobić, moi drodzy. Też nie mogę czekać na nią. A otwierać za nią też nie mogę, więc prawdopodobnie Laura dopiero się pokaże na Wigilii. Zobaczycie ją, bo oczywiście będzie. Tak samo będzie w pierwszy dzień świąt. I mam tak mały salon, że się zastanawiam, gdzie ja pomieszczę gości. Gdzie my pomieścimy gości? Gdzie pomieścimy? Dobrze, że mam rozkładany stół, ale znowu krzesło brakuje. A to coś tam. Lubię to. I nie mogę się doczekać, jak będziemy wszyscy siedzieć. Każdy będzie rozmawiał z każdym. Będziemy się śmiać, przekrzykiwać. Uwielbiam. Do tego stopnia, że codziennie mogłabym mieć takie imprezy w domu. Codziennie. No. Jakby mnie było stać, to może. No nie, bo później na drugi dzień człowiek jest dużo, dużo zmęczony. Ale bardzo lubię, już się nie mogę doczekać i życzę wam z tego miejsca jeszcze raz wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Do zobaczenia jutro o tej samej porze. Pa, pa. Czyli wieczorkiem.